Pokój dobro, bardzo przepraszam, ale nie mam za bardzo czasu. Szybciutko więc chcę wam tylko powiedzieć, znaczy zaprosić was na rekolekcje adwentowe tegoroczne. Znaczy, będzie oficjalne zaproszenie już wnet oraz bardziej szczegółowe informacje, ale tak na szybko chcę tylko powiedzieć, że rekolekcje są zatytułowane On przyjdzie. Odcinki rekolekcyjne będziecie mogli oglądać na YouTubie i na Facebooku w każdą niedzielę, poniedziałek, środę, piątek Adwentu, a w praktyce będą odcinki ukazywały się dzień wcześniej wieczorem. To są rekolekcje bardzo, bardzo biblijne. Będziemy starali się nie tylko rozważać słowo, ale także przypominać sobie, czy uczyć się odrobineczkę, jak w ogóle technicznie się zabrać do czytania Pisma Świętego. Będziemy dość szczegółowo analizowali cztery fragmenty biblijne, dwa ze Starego, a dwa z Nowego Testamentu, żeby odkrywać, co ma nam Pismo Święte, co nam Pan Bóg ma do powiedzenia, jeśli chodzi o przychodzenie Pana Jezusa. Ale poza tym, że rekolekcje są rekolekcyjne, jak to zwykle bywa, to na dodatek mamy dla was konkurs. Otóż każdy odcinek będzie kończył się pytaniem i po każdym z tych pytań, odcinków będzie można wygrać nagrodę książkową. Nagród mamy sporo, nawet bardzo dużo. Ufundowały je znakomite wydawnictwa, którym serdecznie dziękujemy za wszystkie przysłane do nas książki. To są naprawdę w ogóle pierwsza klasa książki, w większości biblijne. Częściowo komentarze, częściowo książki, które pomagają nam zrozumieć Pismo Święte. No w ogóle rewelacja. Szkoda, że ja nie będę mógł grać działką, choć w zasadzie jakbym się podszył na przykład, prawda, pod kogoś, to bym mógł. No dobrze, ale to może skończę na razie pierwszą myśl. Otóż wydawnictwa, które ufundowały dla nas nagrody, to wydawnictwo Niepokalanów, wydawnictwo Bratni Zew, wydawnictwo W Drodze, wydawnictwo Wam, wydawnictwo Rosikon Press, wydawnictwo Wokacjo oraz edycja Świętego Pawła. To są naprawdę kapitalne książki. Myślę, że jeszcze przed rozpoczęciem Adwentu pokażemy wam wszystkie, tak abyście wiedzieli co i jak. I jeszcze króciuteńko, zatem każdy odcinek będzie kończył się pytaniem, będziecie mogli wygrywać wtedy te nagrody książkowe, ale spośród osób, które odpowiedzą na najwięcej pytań, prawidłowo w dodatku, rozlosujemy nagrody główne. To są mianowicie trzy jednoosobowe, już teraz nie wiem jak to zakończyć zdanie, udziały w rekolekcjach w Gdańsku, w domu świętego Maksymiliana. Rekolekcja, które organizujemy właśnie tam. Spis dokładny rekolekcji, które będziecie mogli wybrać sobie, znajduje się na stronie regulaminu naszego konkursu, na stronie regulaminu, chyba tak właśnie dobrze powiedziałem. W każdym razie trzy osoby za darmo będą mogły wziąć udział w tych rekolekcjach. Są także nagrody pocieszenia dla tych, którzy odpowiedzą na wiele pytań, ale nie wygrają tych nagród ostatecznie, tych największych. To będą nagrody ufundowane przez nasz sekretariat misyjny i Centrum Medycyny Klasztornej. To tak bardzo, bardzo, bardzo prędko informacja dotycząca rekolekcji. Bardzo was pięknie zapraszam. Mam przyjemność sam te rekolekcje głosić, więc odcinki będą jak zwykle bardzo krótkie, miejmy nadzieję. I coś tam może da się w nich usłyszeć. Jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję. Przepraszam, ktoś do mnie już napisał z odpowiedzią na pytanie właśnie chyba. Zaraz odpowiem, proszę pana. Więc słuchajcie, oglądajcie rekolekcje. Bardzo was zapraszam. Od soboty już najbliższej, wieczorową porą. Pokój dobro.